Siema, z tej strony Gaspatio i witam was wszystkich serdecznie w 13 już odcinku z Raymana Redemption. Zaszło naprawdę bardzo dużo zmian od zakończenia ostatniego odcinka, ponieważ jak sami widzicie, wszystko mam zrobione na 100%. Wszystkie znajdźki, wszystkie klatki, medaliony magika, wszystkie prezenciki, wszystko zostało zebrane przeze mnie. Zakupiłem także w sklepiku Joego obydwa te całe radary, które jeden będzie nam pokazywał, gdzie szukać klatek, a drugi, gdzie szukać medalionów magika i prezentów. Będzie to bardzo przydatne, zwłaszcza że teraz będziemy ruszać właśnie do Playtopii, czyli do całego tego nowego kompletnie świata. Jak widzicie, mam też nowy strój, głównie dlatego, że w tym całym kasynku, jakie też mamy tutaj, odblokowałem wszystkie możliwe medaliony magika i wszystkie kostiumy, tam po dwa, to wszystko było, czy tam po trzy, chyba trzy tokeny i dwa te kostiumy. Oraz mamy równo 120 klatek, więc lecimy do Betilli, do jej ogrodów. Okej, powiększaj nam żyćko. Mamy już 6 tych punkcików, zarąbiście. No i co, to chyba tyle, co się zmieniło, także bez zbędnego przedłużania lecimy przed siebie. Nie było aż tak ciężko, powiem wam szczerze, poznajdywać tych klatek, bo oczywiście dopiero później te całe magnesy sobie pokupowałem. Playtopia, Child's Play. Zobaczmy, jaki tu będzie Ray, ale fajne. Urocze takie. Ojejku, jaka muzyczka. Dobra, jak widzicie, jest to w formie takich strzałeczek, już nam pokazuje, że coś tu jest do zebrania po prawej stronie. Kurczę. Tylko pytanie, jak daleko to? Ja też sobie najpierw może posprawdzam tutaj miejscówki. Bo tu coś na pewno się znajdzie. Co to jest w ogóle? To zamiast śliwek to jest jojo? I to jest jojo chyba. To jest kurde jojo. Zarąbiste. Dobra, mamy żyćko. Widzicie, żyć też nafarmiłem niemało. Z takiego względu, że... Kurde, to jest śliskie. Z takiego względu, że jednak nie oszukujmy się, na pewno się przydadzą w nowym otoczeniu. Jak tam dojść? Kurczę, nie mam pojęcia. Kurde. Dobra, udało się. Jakoś tam na pewno będzie można przejść. Tyk. Tu na dół chodźmy. O właśnie. Już mi też druga strzeleczka coś pokazuje. Pewnie ta odnośnie tokena albo prezencika. Okej. Czy ja tu mogę normalnie... Aha, dobra. To mogę w ten sposób normalnie to ogarnąć. Także co, pierwsza klateczka jest nasza. O, patrzcie, jest żyćko. Taka sobie platforma. No i co, mamy pierwszy checkpointik. A tu znowu klatka. Kurde. Znowu klatka. Się do niej dostać? O, to jest pytanie. Bo tu już niczego chyba nie było, nie? Nie, tu już niczego nie było. Bardziej jakoś gdzieś tam od dołu trzeba będzie się dostać. Tej banieczki. Super. Bardzo fajne to wszystko. Oczywiście te strzałki pokazują tak analogicznie, że... Chociaż... Nie, tu nie ma nic. Tam coś widziałem. O, właśnie. Tu coś musi być. Dobra. Wracamy. Powolutku wszystko ogarniemy. O, tu mogę w ten sposób lecieć. Zarąbiście. No, dawaj. Pyk. Już niczego chyba nie ma. O, proszę. Jest P.
O właśnie, i teraz... Jest, pięknie. Oj, to tyle w tej lokacji, bo potem sobie te strzałeczki znikają. Zapomniałem o tym wspomnieć, że one sobie znikną, kiedy już wszystko sobie zgarniemy. Kurde, to wygląda groźnie. To wygląda naprawdę groźnie, zwłaszcza, że mam tutaj do czynienia ze śliskimi platformami. Ale jakoś sobie poradziłem. W ogóle dziś zaczynam piątą sesję nagraniową. Chciałbym, żeby to było ostatnie, niezależnie od tego, ile odcinków mi zostało. Mam nadzieję, że 5 maksymalnie jakoś. Nie wiem. Postaram się coś takiego ogarnąć. O. Ty kurde, myślałem, że mnie nie zranisz. A jednak taka niespodzianka. Pyk. Tu nie wskoczę. To wszystko jest z tych klocków Lego. To jest tak genialne. O właśnie. To chciałem osiągnąć. Bo tu coś jest, na pewno. Wow. Ile tinksów. Oczywiście teraz jest bieda z nimi. Bo wszystkie wydałem. To jest w ogóle kostka Rubika. To tu po prawej. Ej. Genialne. Bardzo mi się podoba. Wow. Ale super. Okej, teraz pytanie. Pytanie, gdzie powinienem iść? No, raczej nic szczególnego tam nie było, bo strzałeczki mi się nie odzywają. Aha, dobra, niebieska to jest ta od tokeników i tak dalej. Dobra, tu na dół, tak? Okej, nie było to nic skomplikowanego. Okej, super. Strasznie fajne. Naprawdę bardzo mi się to podoba. O, tu już nasz detektorek czegoś innego się odzywa. Te dźwięki są tak komiczne. Naprawdę. Tu jest prezencik. Tyle, że halo. Ja nic tu nie... Ej. No nie, ja miałem inną ścieżką pójść. Kurde. No i go nie zdobędę. Oczywiście będę to robił poza odcinkami. Jak będę chciał sobie ponadrabiać. O kurde, tutaj troszkę tego mamy. Mniej więcej. Że trzeba uważać. Patrzeć, gdzie szukać mniej więcej. Ale wykiwaliśmy robocika. Dobra, tutaj widzę głównie wszystko nam się ciśnie na dół. Nie wiem też, czy mnie to wszystko zawsze tak dobrze doprowadzi. Miejmy nadzieję, że tak. No ale zobaczymy w każdym razie. Kurde. No, trzeba ostrożnie z tym. Tam jest klateczka. No, troszkę się poużeram. Okej, i teraz pytanie, jak to ogarnąć? Tamtędy gdzieś jest półeczka. Ja chyba wiem. Dokładnie.
O, pięknie, udało się. Mamy. Ale jeszcze chyba tu coś. Nie, kurde. Jeszcze chyba tu coś będzie. Bo mi strzałka pokazuje ewidentnie. Czy tu po prostu poterzyć go? No nie wiem. Troszkę chyba już za nisko poszedłem, żeby zdobyć tamtą klatkę. A kurde, szkoda. Choć nie wiem. Tutaj też mogę, widzę, wyżej gdzieś się przenieść, a jednak nie. No nic, te strzałki nie zawsze dobrze pokazują, nie można na nich polegać tak w 100%. Więc troszkę będę tu lamił, oczywiście są to moje nowe, są to nowe zupełnie poziomy, więc nie ma się co dziwić. No ale cóż, co mogę rzec. Cóż mogę rzec, świat mi się bardzo podoba. O, to trzeba zdobyć. To trzeba zdobyć. Tylko ja widzę, że to nie będzie takie łatwe. Z jednego powodu. No właśnie, bo ta piłeczka pierdzielona. Ona może tutaj spaść sobie na dół. Zaraz spuść się. Ja muszę. Kurde, ta cholerna piłka tam jest cały czas. Ja bym potrzebował jej bardzo. No i kurde, ta piłka cały czas się tam toczy, pierdzielona. Dobra, w ten sposób mogę to robić. Kurde, no nie. Udało się. Teraz ostrożnie. Super, mamy to. Mamy tokenik. Aczkolwiek teraz już potrzebuję tej piłeczki na dole. Jak ja mam tą... Aha, działa, dobra. Normalnie wszystko pięknie nam działa, piłeczka się toczy. Piłeczka do koszykówki. Na spokojnie, oczywiście mniejsza by ta trasa była, gdyby nie ta znajdźka. Ale cóż, ja sobie znajdźkę chcę zdobyć. Czemu to czasem nie chwyta? Dobra, spadam tu. Ile mam klatek? 4. Nie wiem, ile pominąłem. Kurczę. Dobra, tu gdzieś jeszcze. Dobra, widzę to. Kurde, no nie pokonam w ten sposób tych dziadulców. O kurde, dobra, jestem w stanie tą piłeczkę tam wpędzić. Dobra, udało się. Pięknie. No nie ukrywam, poznawanie tego świata jest ciekawym doświadczeniem, kiedy poznajemy coś zupełnie nowego. Dobra, udało się. I to tyle z tego poziomiku. Pominęliśmy jedną klatkę i prezencik. Dobra, lecimy dalej. The Playhouse. Brzmi ciekawie. O, tu od razu klatkę mamy na lewo. Więc trzeba... O, dobra. Rozumiem. Ale szachy, kurde. Jaka fajna muzyczka.
Ej, zajebista. Dobra, trzeba ogarnąć. Czy ja się po prostu tak przedostanę? Oczywiście. Dobra, tutaj widzę, siła jest bardziej wymagana. Dobra. Oj, nie tak. Dobra, super. Spadamy dalej. Spadamy dalej, tu jest klateczka. No teraz czekajcie, czy tu czegoś nie było? Nie, tu nic nie było. Dobra, popełniłem sobie błąd. O, jest P. Super. Co to było? No nie. Czasem ten gatunek pierścieni jest dziwny. Nie zawsze to łapie. Ale w ostateczności jest naprawdę fajne i praktyczne to wszystko. Bym najpierw tu na dół chyba chciał iść. Bo tu są dwie rzeczy w sumie. Jest klatka. Aha, dobra, i nic poza tym. Czyli do tokeniku albo do prezenciku inaczej trzeba będzie dojść. Jedna klatka już tutaj się nam odzywa. Będę mógł wrócić z tego, co widzę. Oj, oj, oj. To jest właśnie to, co mówiłem. Tymczasem my zmierzamy... No właśnie, gdzie zmierzamy? Tu? Tu. Tu zmierzamy, bo tu coś jest. Tu jest prezencik. Będę się musiał zabawić, coś czuję tym. Dobrze się rozkręciłem, to trzeba przyznać. Okej. Pięknie. Jest prezencik. Żyćko. I można wracać. Idzie sprawnie jak na początek, trzeba przyznać. O, patrzcie, tu się coś jeszcze pojawiło. Pytanie, co to jest? Czy mi to pozwoli klatkę zdobyć? Kurde, no. Pyk. Tak, tam coś jest. Tak, tam jest klocuszek, który najprawdopodobniej da mi klatkę. Pyk. Pyk. O właśnie. Aczkolwiek nie w tę stronę, tylko w tę stronę. I w ten oto sposób mamy wszystko na tym pięterku. Czyli można to nazwać pięterkiem w ogóle. Po prostu w tym miejscu mam już czyściutko. Piłeczka znowu. Nie wiem, co się tu dzieje, tak szczerze mówiąc. Ale postarajmy się ogarnąć. Dobra, ja mam rozumieć, że ja mam... Że ja mam wypierdzielić tam gdzieś do góry. Tutaj, tak? Tu po prostu chyba. Żeby się dostać do końca sekcji. O właśnie.
300 tingsów już sobie zarobiliśmy ładnie. Nie, 400. O Boże. To jest kolejna sekcja, w której tutaj po tych kartkach trzeba będzie robić coś. Nienawidzę tego tak szczerze. No ale cóż. Nie ma tego złego, co by na dobę nie wyszło. Zaraz zobaczymy. Tu jeszcze jest ślisko, ale czad. Dobra, póki co mnie te ścieżki nie obchodzą, ja chcę was wybić. Nie denerwujecie już. Tu. I teraz tak. Tu jest klatka. Ale ja nie mogę tak przejść. Czyli ja muszę sobie poczekać. Tyk. Jak ja się... Dobra, czaję. Czaję. Wszystko jak najbardziej. Wszystko jak najbardziej zczaiłem. Tędy muszę iść. Pyk. Dobra, no jakoś to nawet idzie. Skąd się tu dwójka tych pajaców wzięła? Kurde, porąbało was chyba. I teraz tak, jeszcze kwestia... No nie. Ja chcę wyjść tędy. Dobra, dziękuję bardzo za troskę. Nie wiem, czy tu już mam być duży, czy nie. Wolę być duży, bo jestem szybszy wtedy. Jak... Co to jest? Mhm. Czyli tak. Teraz, pozwólcie mi coś zrozumieć, teraz to oznacza, że ja mam być dalej mały cały czas tutaj, w gierce. Mhm, ja mam być mały cały czas. A ty nie wiem, skąd się tu wziąłeś. W sumie widziałem cię tam gdzieś wcześniej. Przestań, proszę. No. Dajże. Bardzo mi się to podoba, bardzo. Chyba się udało. Ale nie chcę krakać. Udało się. Zdobyłem. A teraz chcę tamtą klateczkę, tamtą, taką fajną chcę klateczkę mieć. Bardzo. To wezmę z przyjemnością. Okej. No i teraz jak? Jak do tej klatki? Bo ja wiem. Una. Czekajcie, ja tam muszę wrócić, bo kwestia tego, że ile mam w ogóle? Dwóch klatek mi brakuje. Tu jest jedna, czy jeszcze jakaś sekcja będzie na bank? Ale jak ja się mam dostać? Przepraszam bardzo. Nie, już tu nie wskoczę. Ja pierdyle. Jest super. Nie wiem.
Czyli ja teraz będę mógł sobie przejść tam tak normalnie? Czy nie? Bo nie wiem. Zaraz to sprawdzimy. O właśnie, czekajcie, tu są puzzle. Znaczy to mi nic nie zmienia, bo tu po piąstkę tylko było przejście. Ja nie mogę. Nie no, ja stoczyłem się na sam dół praktycznie. Co jest? Ej. Nie no, jest tu coś. Dobra. Koniec. Dobra. Nie wiem. Nie wiem, jak to miałem zdobyć. Co to jest? Co jest? Dlaczego mnie Tomek i przyjaciele goni? Dlaczego mnie gonisz, typie? Ty możesz tak robić. Nie, nie, nie. Odpierdziel się. Tutaj jest klatka na bank. Dobrze, że zdobyłem przynajmniej te tokena i prezencik, nie? Problem w tym, że ja nie wiem, czy te klatki są wymagane teraz do ostatniego bossa. Chyba nie. Patrząc na to, ile tu jest ułatwień, to pewnie tak nie jest. Żebym ja się nie zdziwił, ale no. Mimo wszystko. Dobra, ty się tu rozpierdzieliłeś? Rzecz jasna. Chciałbym powiedzieć, że teraz można już speedrunować, ale chyba mimo wszystko warto się rozejrzeć. Halo. Dobra, czaję. Czaję, to jest jedne wielkie spierdalando przed ciówciami. Co jest, kurna? Dobra, miłe zdobycie szybkie życie. Jak mi wyrył typ? Nie. Okej. Fajne jest w ogóle to, że mamy to przyciąganie tego. Dobra. Zgaduję, że to koniec poziomu. Tak, to jest koniec poziomu. Komarek, Playful Flight, Brain Games. Nie było takiego Raymana w takim tytule? The Lair of the Chess Master. O kurde, gniazdo szachmistrza, ej. Dobra, robimy jeszcze komara w tym odcinku. W następnym skończymy Playtopię, tak myślę, jeżeli to są dwa ostatnie poziomy. Dobra, wy sobie gincie. Mi tu głównie zależy, żeby zdobyć. Czy nie, no mi ta strzałeczka pokaże, gdzie to wszystko będzie. No ale i tak. Tyk. Ej, ta muzyczka jest świetna. Ja nie mogę. Jeszcze się... jeszcze rozpatrywać się, czy jakiegoś skina, aby przypadkiem nowego nie mamy. Gdzieś. Nas się chyba nie da zabić, was można tylko odtrącać. A nie no, serio, strasznie mi się podoba ta kraina. Dobra, tu gdzieś będzie. No, wiedziałem, że mnie ojebiecie, wiedziałem. O Boże. Nie, nie, chcę umrzeć. Checkpoint się zrobił, nie? Zrobił się checkpoint na bank. Dobra, jesteśmy tu. Mamy tokenika. Teraz mogę brać checkpointa bez problemu. I lecimy. Tędy, co jest? Wypad, kurna, ode mnie. Koniec. Super. No i dobra, mamy poziomik na 100%. W następnym już chyba skończymy Playtopię, bo tu widzę Candisha tu. Już się nam zbliża dużymi krokami. Szkoda, że tu 100% nie zrobiliśmy, no ale cóż, mówi się, trudno, nadrobię to sobie sam. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie koniecznie o łapce w górę, komentujcie, subskrybujcie.
żeby, rzecz jasna, nie zapomnieć, ja sobie jeszcze na szybko zmienię na Dynamite Rayman, na ten poprzedni, to był Tanic Rayman. Nie wiem, czy to nie jest nawiązanie do Tanic Trouble, ale dobra, nie grałem w tą gierkę. Zapisujemy. No i cóż, ode mnie to tyle w tym odcinku, trzymajcie się, cześć!